tej strony Winny Bidurello. Powiem Wam, że dzisiaj nie chce mi się nic robić. Jest tak cudowny zapach, że z miłą chęcią zostawiłbym te płatki i nic bym z nimi nie robił. Ale co z nich zrobimy? Na pewno nieraz jedliście pączka bądź inne ciastko z konfiturą różaną. Bardzo cudowny smak, a przy okazji bardzo przyjemny zapach. Tak sobie pomyślałem, żeby z płatków róży konfiturowej zrobić wino. Poszedłem niedaleko domu pod lasem, zebrałem płatki róż. Mam ich 12 litrów. I co dalej? Tak sobie pomyślałem, żeby zrobić z nich 20 litrów wina. Na początku przebiorę niektóre płatki, które są troszeczkę obeschnięte. Przygotuję do tego syrop cukrowy. W 10 litrach wody rozpuszczę 3 kg cukru. Pozostałe 2 kg, bo założyłem, że mam do tego 5 kg cukru. Pozostałe 2 kg zostawię na dosłodzenie, żeby na początku, kiedy te wino ruszy, nie było zbyt wysokie BLG. Więc zabieram się teraz do rozpuszczania 3 kg cukru w 10 litrach wody i te płatki potem wrzucamy do wody taki tempo, temperaturze około 70-80 stopni, żeby nie była wrzącą, i zostawiam je na 2 dni w tym syropie cukrowym. Po 2 dniach zagotuję około pół godziny do godziny, będę je gotował, aż płatki zrobią się przezroczyste podczas gotowania. Odstawię wtedy do wystygnięcia, wycisnę te płatki, a uzyskany syrop zleję do 20-litrowego baniaczka. Dorzucę do nich drożdże Aromatic Wine Complex już z pożywką i zostawię na parę tygodni, w międzyczasie dosładzając 2 kg cukru i w 2 litrach wody. I zobaczymy. Od razu mówię, jest to eksperyment, ale zapach tej róży jest tak cudowny, że od razu skojarzył mi się z babcinymi konfiturami. I tak sobie pomyślałem, czy tego zapachu i smaku nie przenieść do kieliszka z winem. Także zabieram się do pracy, rozpuszczam cukier i będziemy zalewać płatki róż. Płatki róż tak naprawdę zamoczyłem w rozpuszczonym cukrze w 10 litrach wody. Temperatura była około 80 stopni i wymieszałem je razem z tym syropem cukrowym. Pachną nieziemsko. Od razu przypomina mi się konfitura mojej babci. Zostawiam je teraz na 2 dni. Codziennie, 2 razy dziennie zamieszam, tak żeby dobrze oddały swój smak i aromat do naparu. I za 2 dni spotykamy się. Będę przelewał do 20-litrowego baniaczka i dodam jeszcze, myślę, 6 cytryn
sok z 6 cytryn i sok z 6 pomarańczy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Za 2 dni wykańczamy nasze winko z płatków róż. Minęły 2 dni, napar z płatków róż już jest gotowy, pachnie, powiem, jeszcze lepiej niż na początku, kiedy był zaparzony, kiedy były zaparzone te płatki. 2 małe zmiany. Zamiast 6 cytryn i 6 pomarańczy dodam sok z 5 cytryn i otrę skórkę z 2 cytryn i do tego sok z 5 pomarańczy i również z 2 pomarańczy otrę skórkę. Uważam, że będzie bardziej aromatyczne te winko, jak dodam te skórki i z pomarańczy i z cytryn. I to jest jedna zmiana. Druga zmiana to jest zmiana drożdży. Doszedłem do wniosku, że nie będę robił to na Aromatic Wine Complex, tylko na Bajanusach. Są przeciwnicy, zwolennicy tych drożdży. Ja nie mam złych doświadczeń z tymi drożdżami i te winka, które mają mniej cukru dodaję, one wychodzą i tak słabsze. Później ewentualnie mogę dosłodzić już po którymś zlaniu, kiedy drożdże już obumrą, ich już nie będzie w nastawie i wtedy mogę je dosłodzić, wtedy drożdże nie zaczną pracować. Niektórzy mówią, że te drożdże i podłogę by zjadły i balon szklany, natomiast jeżeli już jesteśmy po pół roku, mamy już te winko kilka razy zlane, czy po roku, możemy to dosłodzić. Zawsze możemy dosłodzić też ksylitolem, który nie pracuje z drożdżami i wtedy uzyskamy winko o pożądanej słodkości. Także będą to Bajanusy G995 i do tego ze Spirit Fermu również pożywka. I jedna moja pomyłka, nie było tutaj wlane do tego naparu 10 litrów, tylko 15 litrów wody. Także poprawiam się, 15 litrów wody było wlane do naparu i reszta pozostaje bez zmian. Także teraz zabieram się do gotowania płatków, wyciskania i obierania pomarańczy i cytryn. I widzimy się już za chwilę, jak wszystko wyląduje w baniaczku 20-litrowym. Jak to mówią po robocie. Płatki róży odciśnięte, sok z cydry i pomarańczy mamy w naszym nastawie. Do tego pływają skórki z 2 pomarańczy i z 2 cytryn. I zostało nam tylko dodanie pożywki i drożdży. Drożdże chwilę wcześniej
pół godzinki temu uwodniłem i już są gotowe do tego, żeby je wlać do nastawu. Także cały komplecik już mamy w nastawie. Teraz, żeby jak najmniej ufaflonić. Ale się udało. Rurka z korkiem. I tak naprawdę zostało nam tylko zamieszać naszym nastawem i poczekać 3-4 tygodnie na to, żeby zrobić pierwsze zlewanie. Za jakieś 10 dni, jak drożdże już przestaną tak mocno pracować, będę dolewał 2 litry wody z rozpuszczonymi 2 kg cukru i myślę, że po około 4 tygodniach będę zlewał z nadosadu, przy okazji wyrzucając skórki pomarańczy i cytryn. Dlaczego w tych filmikach, które nakręcam, nie pokazuję Wam tego etapu dosładzania? Z prostej przyczyny, jest to prosta rzecz. Każdy wie, jak rozpuścić 2 kg cukru czy 3 kg cukru w odpowiedniej ilości wody, dolać do nastawu, odstawić na kolejne 2-3 tygodnie, tak żeby po tych 4 tygodniach mniej więcej zlewać z nadosadu. Także teraz czekamy. Kolorek, który tutaj widzimy, jest taki brunatny, ale ma lekką nutę czerwieni, także myślę, że to się jeszcze diametralnie zmieni. Podobnie przy róży miałem, kiedy po zlaniu z nad osadu, po wyrzuceniu róży, kolor był słomkowy, a dosłownie 2-3 dni później zrobił się piękny, bursztynowy, przechodzący w czerwień. Także tym kolorem się kompletnie nie przejmuję na chwilę obecną. Zostawiam to na 4 tygodnie. W międzyczasie tylko dosłodzę i będziemy próbować nasze winko z płatków róż. Zachęcam do subskrybowania kanału Winny Piturello. Jeżeli Wam się podobało, łapka w górę i do następnego filmiku. Myślę, że w następnym coś pomyślę z truskaweczką. Już zaczęły się pojawiać te smaczne truskawki, esencjonalne, słodkie. Także chyba następny filmik będzie z truskawką. Chyba, że coś innego mi wpadnie do głowy. Do zobaczenia i zapraszam do subskrybowania. Pozdrawiam, Winny Piturello.